To może zaczniemy od tego pierwszego, tej pierwszej adaptacji, czyli Pan Cogito a Perła. No Stefan, nie patrz tak na mnie. Wyreżyserowałeś ten film, teraz będę zadawała Ci pytania. Dlaczego akurat ten film? Dlaczego akurat ten utwór? Chciałem podejść przewrotnie do tematu. Z jednej strony być wierny literackiemu pierwowzorowi, jeśli chodzi o tekst. Aktorzy recytowali w zasadzie 100% to, co padło w oryginale. A z drugiej strony chciałem przewrotnie to zaprezentować. No i padło na erotyk. Może dodam jeszcze teraz, skorzystam z okazji, dodam, że Stefan jest taką osobą, którą tutaj wszyscy możemy... Adwokat Stefana. Ale niestety nie mam kasy z tego. W każdym razie Stefan jest taką osobą, bez której ten projekt nie mógłby powstać. I był od początku w nim i wykonał ogrom pracy na wielu różnych polach, to znaczy zarówno jeżeli chodzi o adaptację Pana Cogito a Perła, jak i o różne kwestie techniczne, artystyczne. Więc no brawa dla Stefana, ponieważ to był taki dobry duch. Ado, chciałabyś coś dodać? Do Pana Cogito, no tutaj Stefan nic nie mówi, na planie mówił troszeczkę więcej. Jakby to jest od początku jego wizja i zamysł, żeby w tym tekście, który znalazł na papierze, odszukać coś innego, jakiś podtekst, to słowo pasuje akurat w tym kontekście, inny wątek. Ja jeszcze raz tylko muszę podkreślić, naprawdę Stefan to jest osoba, która przy tym projekcie wykonała ogrom pracy. Za co bardzo dziękujemy. Słuchajcie, padło takie hasło erotyka, padło takie hasło konwencja, kobiecość, to co mnie interesuje, to co zwraca moją uwagę, no to właśnie ta kobieta. I ta rola kobiety kiedyś, rola kobiety dziś, obraz kobiety. Czy to też było jakimś założeniem, jakimś celem? Czy sama kobiecość? Myślę, że przede wszystkim role społeczne i ta relacja damsko-męska tutaj była przedmiotem dyskusji, rozważań. To, jakie ja wnioski wyciągnęłam, to, że chociaż te role społeczne bardzo się zmieniły w ostatnim czasie, jakiś wspólny mianownik pozostaje. Taki, myślę, że akurat w tym filmie dość nieoczywisty, ponieważ przynajmniej z mojego punktu widzenia, to jest bardziej opowieść o sile kobiecości. Sile kobiecości w takim nieoczywistym wydaniu, w różnym zaprezentowaniu i o zmianie archetypu męskości. Właściwie o postawienie takiego dużego pytajnika pod słowem męskość, co ona oznacza w dzisiejszych czasach, co oznaczała jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dziękuję bardzo. Będę to oddawać? Nie, nie oddawaj. Ja się tak właśnie też zastanawiam. Herbert kojarzony z takimi właśnie wielkimi tematami. Czy to w ogóle dorobek może zainteresować dzisiaj młodych odbiorców? I to już mam pytanie do pana profesora. Tak, jak Herbert w ogóle jest odbierany? Czy jest moda na Herberta? Czy studenci lgną do Herberta w jakiś specjalny sposób? Nie wiem, jak odpowiedzieć, że lgną pewnie. Mnie zainteresował, ja ten, zainteresował mnie ten erotyczny pomysł na ten wiersz. Ponieważ tak się składa, że Herbert nie pisał erotyków, jak pewnie wiecie. Napisał kilka wierszy miłosnych do swojej kochanki, ale nie chciał ich wydawać. One się ukazały potem, ale bez zgody spadkobierców Zbigniewa Herberta. Więc on trochę traktował miłość, erotykę wstydliwie. I myślę, że to jest jedna z różnic, którą możemy zauważyć, bo jeżeli pan wybiera Erosa jako taki nieoczywisty klucz do tego wiersza, to być może pan wydobywa coś, co Herbert chciał schować. Bo jak wiemy z drugiej strony, nie był to samotnik w życiu, unikający kobiet.
nie mając pojęcia o erotyce, przeciwnie. Więc w związku z tym zmieniły się dwie rzeczy. Zmieniła się konwencja literacka, oto mamy erotycznego Herberta, i też chyba zmienił się obraz kobiety. Bo to jest druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Jakoś tak nie bardzo chyba bym umiał mówić o moich studentach. Raczej mówcie sami o sobie. Ale ponieważ tak jak erosa jest bardzo mało, takiego erosa męsko-damskiego, bo takiego erosa szerzej rozumianego jako sprawcy działań jest u niego mnóstwo. Takiego, no więc tak, takiego erosa miłosno-seksualnego jest mało, tak i kobiet w jego twórczości jest też nie za wiele. Pojawiają się kobiety jako obiekt westchnień, czasem opisu, jakichś wspomnień, czasem żartu. W drugim pokoju przywołanym w drugim filmie oczywiście są dwie kobiety, jedna milcząca stara, jedna mówiąca młoda, ale to się zdarza właściwie rzadko. Znaczy Herbert jest, jakbyście to dzisiaj powiedzieli, męskim poetą. Czy też dyskurs, którym się posługuje, jest męskim. I rzeczywiście i eros, i kobiecość to jest, powiedziałbym, taki, jak to powiedzieć, gwałt na Herbercie, w takim znaczeniu gombrowiczowskim, żeście się wbili w jego twórczość, trochę na przekór jemu samemu. O, to tyle bym powiedział na początek. No tak, to jest tak troszeczkę wzięcie tego Herberta pod włos. Myślę, że o to właściwie wam chodziło. I też, żeby wydobyć się z tego Herberta to, co gdzieś tam jest ukryte, bo tak jak pan profesor wspomniał, te kobiety były i ten wątek kobiecy, wątek erotyczny się tam gdzieś tam się pojawiał, ale rzeczywiście jest to raczej jest to ukryte u Herberta. Padło też z pana ust takie hasło, że takie zdanie, że właśnie ta poezja Herberta jest męską poezją. Na mnie się właśnie od razu kojarzy, że męskość jest wytworem kobiet. Tak jak kobiecość jest w pewnym sensie wytworem mężczyzn. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Dlaczego to jest taka męska poezja? Czy w takim razie jest męskość? Pan na co się teraz może tłumaczyć? Dobrze. Dobrze. Nie wiem, czy umiałbym teraz obronić pani tezy, że męskość jest wytworem kobiet. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że Herbert po pierwsze za mistrzów swoich obierał mężczyzn, filozofów, poetów, artystów. Jak korespondował na poważnie o sprawach dla niego ważnych, intelektualnie, także życiowo, to korespondował z mężczyznami, z Erzenbergiem, z Zawiejskim, z Turowiczem. Jak korespondował z kochanką, to głównie rzeczywiście o sprawach serca i potem też nie chciał wydawać tych listów, ale się ukazał. Ale to oczywiście jakby tylko ta powierzchnia tej sprawy. Zaczęła pani dzisiaj od tego, że był po stronie zasad. Wydaje mi się, że taki paradygmat prawa, zasady, dekalogu, przykazania, pewnych reguł, których należy strzec i których, jeżeli się je łamie albo się nie, do nich się nie dorasta, to można się czuć przegranym. To jest część świata męskiego. I kiedy on te reguły wywodzi, zwłaszcza ze starożytnej Grecji, i kiedy szuka i dla swojej filozofii, dla swojej postawy, powiedziałbym, takiej życiowej, w aspekcie filozoficznym, i dla swojej poezji źródeł antycznych, to też sięga do tych zasad, które ustanawiali mężczyźni, które są takimi zasadami, które on pewnie by nazwał, czy też umieścił gdzieś w takim kontekście próby walki i sprawdzenia swojej postawy wobec pewnego autorytetu.
Myślę, że to można byłoby dłużej mówić, ale chyba to gdzieś na jakiś ślad, przynajmniej to być może to naprowadza. Jak najbardziej. Dziękuję panu. Chciałabym może, żeby, bo widzę, że chciałby pan zabrać głos. Widziałam ten pogestę. Lewa strona zdecydowanie się uaktywniła. Mowa ciała. Tak, dokładnie. No ja bardzo dobrze czytam tę mowę, więc oddaję panu głos. Dzień dobry. Może zacznę od tego, że dowiążę się do tego, co pani powiedziała, że Herbert jest trudny. Ja mam takie doświadczenie, które nie do końca się z tym zgadza. To znaczy, ja mam takie poczucie, że nie do końca, w tym sensie Herbert nie jest trudny, że, daj Boże, że jest łatwy do przełożenia do dyskurs filozoficzny. I w tym sensie ta bariera, która często funkcjonuje, to znaczy bariera poezji, która nie dopuszcza do różnego rodzaju treści, interpretacji itd., itd., tu jest stosunkowo prosta do pokonania. Tak? Znaczy, Herberta można dość łatwo jakby opowiedzieć filozoficznie, czy w ogóle tak intelektualnie, humanistycznie. I daje właśnie taki, nie bez kozery właśnie ta nasza rozmowa chyba, dlatego że on daje takie, połączywszy to z tym, o czym pan profesor już mówił, to znaczy z tym sięgnięciem do zasad filozoficznych greckich i wielowiekowych, i do historii, co warto by było też powiedzieć, tak? To znaczy tej historii nauczycielki życia, tej, która tam potwierdzała bądź była jakąś egzemplifikacją tych wartości, tej walki właśnie i tak dalej, to jest dość łatwo przekładalne. Oczywiście, jak powiedziałem, w pewnym momencie daj Boże, dlatego że no, to nadal jest próg dość wysoki, ale z moich doświadczeń wynika, że niekiedy jest to jednak wyraźne, powiedziałbym, ułatwienie. Tak? Co zresztą z punktu widzenia poetyckiego może być niedobre, dlatego że z kolei odciąga od poetyckości. Tak? To znaczy daje taką łatwą z kolei, zależy z której strony patrzeć, taką łatwą, jak mówię, przekładalność na taką narrację i jak zapominamy o formie poetyckiej. Tak? Dlatego żeśmy sobie bardzo szybko przełożyli to na różnego rodzaju właśnie takie refleksje humanistyczne. Więc to jest taka ambiwalencja, którą ja całe życie, jak rozmawiam o Herbercie, z innymi widzę właśnie, że i tak i nie. To znaczy zawsze wśród poetów mam wrażenie jednak, że paradoksalnie czy prowokacyjnie stosunkowo prosty, zachowując wszelkie proporcje. I oczywiście truizmem jest powiedzenie, że Herbert się odnosi do mężczyzn głównie dlatego, że historia, jak to się już wielokrotnie mówiło, jest historią męską, a nie damską w dużym stopniu. Jeszcze. To brzmi troszeczkę jak niedawne przemówienie pewnego pana, że jeszcze nie kochamy, tak? Ale dobrze, więc to jest groźbę, to czuma. Natomiast tak, jeszcze bym się z kolei dowiązał do tego, co pani powiedziała, że zmiana, szczególnie w pierwszym filmie, że mamy zmiany społeczne roli męskiej i kobiecej, to miałbym o tyle, nie tyle może pretensje, ile bym nie użył słowa zmiany, tylko akurat w kontekście tego filmu tu było raczej odwrócenie niż zmiana. Oczywiście odwrócenie jest rodzajem zmiany, ale jest jednak specyficzną zmianą, tak? Akurat w tym kontekście, aczkolwiek sam pomysł mi się bardzo podoba, to nie jest zarzut wobec tego konceptu, tylko jak już mamy rozmawiać o tym, co się zmienia i na ile Herbert jest żywy i na ile funkcjonuje dzisiaj, no to odpowiadam tak, odnosiwszy się do pierwszej części mojej wypowiedzi, on jest zawsze, czy będzie, mam wrażenie, tak jak klasyczność jest tym oddechem człowiekowym i daje taką perspektywę, to będzie, nie mam zastrzeżeń co do tego, czy nie mam wątpliwości co do tego, że da się Herberta używać w kontekstach współczesnych i pewnie będzie się dawało, oczywiście nadając mu nowe sensy czy nowe konteksty, tak? Ale zawsze będzie odnosił do tych takich archetypów, powiedziałbym, postępowania, czy tych rzeczy, czy tych postaw, czy tych konfliktów, czy wyborów, które w życiu spotykamy i które są uniwersalnymi wyborami. I
i zawsze się to, czy to potęgę smaku, czy wierność ideom, czy cokolwiek, zawsze się odnajduje, żeby sięgnąć do takich najbardziej znanych, bym powiedział, odniesień. Natomiast jeśli chodzi o kobiecość i męskość, bo tu widzę, że to jest taki temat, który pani leży na sercu, to jak już tak... Nie wiem, po czym to wnioskuje moja mowa. Ja też trochę mowę ciała studiowałem, więc ruszyłem pani prawą stroną, że pani, jak pani mówiła o kobiecości, to jest znaczące. Ja przyszedłem lewą, rzeczywiście zdemaskowałem się, a pani się zdemaskowała, ruszając prawą. Więc tu bym powiedział tak, że chciałbym, żeby oczywiście ta zmiana nie była odwróceniem, bo tak skończę. Tak? Ja za zmianą jestem, za odwróceniem mniej. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że udało mi się panów troszkę sprowokować tą kobiecością, tą męskością, tą prawą stroną i tą lewą stroną, też to trzeba podkreślić. Pan powiedział, że w zasadzie najpierw ja powiedziałam, że Herbert jest trudny. A pan powiedział, że Herbert wcale nie jest taki trudny, bo jest dość łatwo przekładany na ten dyskurs filozoficzny. No niemniej, dyskurs filozoficzny jest trudny. Nie, dlatego powiedziałem, że zachowuję proporcje. Tak, zdecydowanie. Wracając jeszcze do kwestii kobiet, my musimy powiedzieć, ale trochę od innej strony. To znaczy, pomysłodawcą tego projektu była Ada, która tutaj jest. I udało nam się zebrać wspaniałą ekipę, wśród której kobiety odgrywały znaczącą rolę, bo tutaj mamy kierowniczki planu Kamilę i Karolinę, mamy wspaniałą dyrektorę artystyczną Magda, Ania, Beata, także osoby, które pomagały Karolina, więc no, bez nich by tego projektu nie było i one odcisnęły ogromne piętno na nim. Więc tak w kwestii kwestia kobiet jest bardzo w tej chwili dźwięcznym tematem. Dźwięcznym i wdzięcznym moim zdaniem. Tak na marginesie. Więc... To była taka delikatna sytuacja. Wdzięczny i zawsze. Tak? No dobrze. Drugi pokój. Adrianie. Tak, słucham. No to ja słucham ciebie. No ale cóż, no w drugim pokoju nie ma tak dużo kobiet. Trochę jest, ale może nie w takim stopniu. Co ja mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że film był zrozumiały. Przede wszystkim. No porwałeś się trochę na ten drugi pokój, który jest takim znamiennym dramatem. Już też wystawionym, prawda? Gdzieś tam na deskach teatru. W zupełnie innej formie zresztą. Co ciebie w ogóle sprowokowało, żeby w taki sposób to pokazać? Co chciałeś tym w zasadzie pokazać? A myślę, że tutaj tym, co mnie gdzieś najbardziej do drugiego pokoju przeciągnęło, to było to, że ten tekst we mnie bardzo rezonował mocno i ja gdzieś tak z automatu poczułem, że jestem go w stanie przełożyć na ten nasz współczesny język. To znaczy... gdzieś te relacje i to, co Herbert mówi o ludziach i jakby o też uwikłaniu w sytuację społeczną, bardzo łatwo możemy odnieść do tych czasów, te 50 lat później i że to cały czas, mimo że bardzo się zmieniliśmy, no to te kwestie pozostają aktualne i uniwersalne. No i tutaj sytuacja się zagęściła o tyle, że jak myślałem o nas, bo drugi pokój w tej wersji jest o nas samych, to przeniosłem tą relację, która w oryginale jest relacją małżeństwa, które czeka, aż w pokoju obok umrze kobieta, od której wynajmują mieszkanie, na relację trójki rodzeństwa, która czeka, aż w pokoju obok umrze matka. I więc ta relacja jest dużo bardziej, powiedzmy, emocjonalna, przynajmniej powinna być emocjonalna. Jak widzimy na ekranie, niekoniecznie jest. I tutaj pytanie, jakie stawiamy, to jest przede wszystkim pytanie o dom, który w finale się okazuje zbiorem mebli na nieokreślonej przestrzeni.
i jest domem, tak na dobrą sprawę, fikcyjnym, domem z przedmiotów, z którym nie wiążą się żadne emocje. I no tutaj to już pytanie takie dla nas wszystkich, czy winę za to ponoszą rodzice, którzy nigdy z tego domu nie zrobili domu ponad przedmioty, czy może to my, to młode pokolenie, które tak często stara się nas określać jako jakieś pokolenie stracone, jest po prostu tak pozbawione emocji, że tego domu nie czuje. To tyle. Ja się zastanawiam właśnie, co Herbert by powiedział na tę adaptację. Ja się zastanawiam też, jaki obraz takiego właśnie młodego, współczesnego człowieka jest ukazany w tym filmie. I no, widzimy tutaj, że myślę, że duża część publiczności, waszej publiczności, niekoniecznie tutaj państwa zebranych, jednak podchodziłaby dość negatywnie i z dystansem do tego rodzeństwa, do tych młodych ludzi. A tak jak rozmawialiśmy jeszcze niedawno właśnie o tym młodym człowieku, który jest taki, jaki jest, ponieważ jest trochę bezbronny, bo żyje w takim świecie i jakby jest bezradny na to, co się wszystko dzieje. Czy to też był taki zamysł wasz, żeby pokazać gdzieś tego młodego człowieka, obronić go? Na pewno. I jakby ten finał, myślę, że to pokazuje bardzo mocno, że nie patrzymy tu na młodego... Właśnie, ten finał jest znamienny. Tak, tak. No on nie jest jakby tutaj skazany przez nas, on jest ofiarą w jakiś sposób, tak? Wsadzamy go w taką sytuację, gdzie jakby ci młodzi ludzie są poddani takiej presji otoczenia i styloma jakby... powiedzmy sobie tak, no nam gdzieś tam wmawia się bardzo mocno, że możemy wszystko, po czym my wchodzimy w dorosłość i tak się trochę zderzamy ze światem, gdzie niekoniecznie to wszystko jest w naszym zasięgu. To znaczy, gdzie właśnie okazujemy się bezradni, bo chcielibyśmy więcej, bo wszyscy nas nauczyli jakby chcieć więcej i jakby sięgać dalej, po czym się okazuje, że zostajemy w wynajmowanym mieszkaniu 30-metrowym w pracy w korporacji od 8 do 16 i gdzieś niekoniecznie to spełnia nasze oczekiwania. I myślę, że zdecydowanie nie ponosimy za to winy. To znaczy nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że właśnie my trochę tak sami z siebie wybieramy takie ścieżki, tylko w jakiś sposób też zmagamy się z tym, co nam mówiono, jaka jest rzeczywistość i co się dzieje wokół. W jakimś sensie jesteśmy formatowani, tak? przez ten świat. To jest też ten motyw płynnej tożsamości, która się cały czas tworzy. A ja mam takie pytanie do pana. Pan myśli, że te czasy, w których dzisiaj żyjemy, w dobie okulocentryzmu, że tak powiem, i wszelkich różnych takich przekazów audiowizualnych. Czy to są czasy, odpowiednie czasy do przesłań Zbigniewa Herberta? No, powiem w ten sposób, że to są znakomite czasy. Znowu powiem ambiwalentnie, tak? To znaczy z jednej strony są bardzo trudne czasy dla przesłania Herberta. Ja kiedyś popełniłem taki krótki tekścik po wyjściu z Teatru Powszechnego z adaptacji Dziennika Gombrowicza. I miałem pretensje, mam do dzisiaj pretensje do Andrzeja Seweryna, ponieważ czytał fragmenty Dziennika, przechodząc pod dwupunktowych reflektorów, rzucając kadr. Bardzo to było fajne, ale pomyślałem sobie, że w zasadzie usłyszałem tylko ostatni fragment. Pomijając, że znam jako tako Dziennik, to usłyszałem ostatni. Dlaczego? Dlatego, że jak myśl gombrowiczowska zaczynała wchodzić w krwioobieg, to już byłem zmuszony do tego, żeby słuchać następnego fragmentu. I jeżeli pani odnosi do kultury współczesnej audiowizualnej, to ja mam taki kłopot, szczególnie w swoich kontaktach z mediami, że o sprawach ważnych niekiedy, bardzo ważnych, wielowymiarowych, mam powiedzieć coś w 4 minuty. I no, buntuję się jak mogę, no ale gdzieś tam ktoś tam mi wyłącza, tak, coś.
W związku z tym myślę sobie, że z Herbertem jest trochę podobnie, tak? To znaczy, jak się czyta Herberta, to tego Herberta trzeba zostawić. On, ten mój tekst, na który się powoływałem autoreklamowo, ale i tak go nigdzie można, nie można przeczytać, więc nie mam problemu, to jest taki tekst, który nazwałem Gombrowicz przy kieliszku. I tak sobie taką zbudowałem metaforę, że ta myśl gombrowiczowska musi być jak z dobrym czerwonym winem, tak? To znaczy musi zacząć krążyć po krwiobiegu, tak? To wino musi, nie pijemy czerwonego wina jak białego innego trunku, tylko właśnie w ten sposób. I z Herbertem się wydaje, jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, jest właśnie tak, tak? Więc to jest odpowiedź na Pani pytanie, nie wiem, czy jest zadowalająca. Natomiast ja chciałem jednak wrócić do początku Państwa rozmowy, tak? Do tego finału. Bardzo się ucieszyłem z tego, co Pan powiedział, dlatego że jest to taka moja diagnoza, tylko ja uważam, że jestem dinozaurem, który tylko tak to rozumie, czy tak to jakoś rekonstruuje, ale w zasadzie wiele z tych sformułowań, które Pan użył w stosunku do tego, co nam powiedziano, jak nas sformatowano. Wie Pani, Pani z kolei powiedziała, że tu jest taka sytuacja, że to pokolenie jest jakoś sformatowane. No tak, tylko że wszystkie pokolenia są formatowane od początku ludzkości, tak? Kwestia jest, jak my je formatujemy. I myśmy się rzeczywiście, tak patrząc na to trochę historycznie, socjologicznie, nie wiem, zostaliśmy, czy powiedzmy wasze pokolenie zostało, ale przez nas, niedawno jedna pani w Białej Podlaskiej się ze mną zgodziła nawet, uderzyła się w piersi, powiedziała, że no rzeczywiście, myśmy tak nauczyli naszych młodych dorastających potomków, że kariera, że proszę bardzo, tak? I ta sfera herbertowska gdzieś została zagubiona, tak? To znaczy to zatrzymanie, to takie, tak jak w moim ukochanym z kolei wierszu, to znaczy w fotografii, to z Zenona Zelei, to pozorne zatrzymanie strzały, Eleaty. Nie mamy na to czasu. Powiedziano nam wręcz, że to jest niepotrzebne. Parę dni temu, proszę Państwa, dowiedziałem się, że w jednym z ważniejszych liceów warszawskich, znaczy liceum imienia Zamoyskiego, nadchodzący bodajże roku likwiduje się klasę humanistyczną na przykład, bo ona obniża poziom szkoły i w związku z tym, znaczy szkoła będzie miała za niskie wyniki. Szkoła jest zbudowana, wyniki będzie miała, jak będzie wypuszczała biolchem, mat, fiz i tak dalej, info. Natomiast humanistów skasowaliśmy. No to tu jest problem, tak? My tak żeśmy to sformatowali. Ale teraz wyjdę z kolei na niepoprawnego optymistę. Być może ja jestem złym odbiorcą pańskiego filmu, ale ja tak sobie to troszeczkę przypuszczałem, to jakoś to sprawdziło, ale może to jest moje chcieństwo, mówiąc Wańkowiczem. To znaczy, to, że bohaterowie u Pana zamilkli, przestali się przekomarzać, przestali się zastanawiać i że na to liczyłem i miało być na to i tak dalej, i tak dalej. Że przestali się przekomarzać, to ja jednak odebrałem jako to, że tak naprawdę być może optymistycznie, idealistycznie, być może to jest moja wiara niedobra, znaczy niezgodna z rzeczywistością, ale tak odebrałem to jako jednak pewien rodzaj nadziei, tak? To znaczy takiej nadziei, że już w kontakcie z rzeczywistą śmiercią te rzeczy jednak okazały się nie takie istotne, tak? Jednak przestaliśmy. Nie wiem, jak długo przestaliśmy, ale na chwilę przestaliśmy. I takie miałem wrażenie, tak to powiem. Ja mam tą samą nadzieję, co Pan. To ja się cieszę, że ja mam tę samą, co Pan, bo to Pański film. Też na pewno tutaj ta śmierć jest o tyle ważna, że może pokazuje w jakiś sposób, jak dużo my, młodzi, teraz musimy doświadczyć na własnej skórze, żeby się czegoś nauczyć może i jakby... No tak, ja się muszę teraz trochę kajać w imieniu tego myślę, pokolenia, które tak właśnie myślało, że już teraz będzie tak, że już pójdziecie, będziecie żyli inaczej niż my i tak dalej, i tak dalej. To są pewnie trochę truizmy, to co ja w tej chwili mówię, bo ja to powtarzam i powtarzam. I rzeczywiście na koniec jest tak, jak Pan to zdefiniował. No ale Herbert pomaga pewnie przy tym. Też mi się wydaje, że Drugi pokój to jest dość rebeliancki utwór.
I on, i myślę, że on zawiera ciemniejszą wizję niż tę, którą zawiera pański film. Jeżeli na to tak spojrzy, to właściwie jest lepiej niż gorzej. Minęło prawie 60 lat od napisania Drugiego pokoju. Mnie zaciekawiło to, że pan powiedział o domu. Bo w Drugim pokoju też chodzi o dom. I tam jest to przewrotne i takie, ale to jest przewrotne i bolesne, bo jak sobie przypominacie państwo, oni się gnieżdżą w mieszkaniu dwupokojowym. Oni, to znaczy to małżeństwo i ta staruszka, starsza kobieta, może starsza kobieta. Ona się do nich nie odzywa. Przynajmniej Herbert nie zapisuje żadnej kwestii starej kobiety. Jedynie na samym początku ona, młoda, przytacza jej słowa, trochę ją parodiuje. A potem jeszcze on, w czasie dalszych ich wspólnych rozmów małżeńskich, zresztą oboje, wspominają, co też ona mówiła do nich, o czym do nich mówiła. I z tych wspomnień, z tych przytoczeń, czasem właśnie z takich karykaturalnych wynika, że ona liczyła na to, że oni zbudują wspólny dom. Ponieważ ona jest, ona pochodzi ze wsi, ona tutaj się znalazła, inaczej, znalazłszy się tutaj, straciła swój dom, straciła rodzinę. Ona mówi o swojej rodzinie, której już nie ma, z którą nie ma kontaktu. I ona tak, oczywiście, że to było niemożliwe, ale ona troszkę tak proponowała im takie życie, jakby była ich prawdziwą matką, czy może babką. I oni nie chcieli tego usłyszeć, oni nie chcieli tego przyjąć. Co ciekawe, nie chcieli tego przyjąć, ponieważ oni chcieli założyć własną rodzinę. A przynajmniej tak, można się tak domyślać, że potrzebny im ten drugi pokój, ponieważ trochę się duszą w tym jednym. A może by chcieli mieć dziecko, a może coś. Więc to jest tak, że są jakby dwa pomysły na rodzinę i na dom. I one są po prostu ze sobą niespójne, one się nie mogą ze sobą spotkać. Ale to są dwa pomysły na dom i wydawałoby się, że to jest optymistyczne, że i ci chcą, i ona tęskni za domem, i oni tęsknią za domem. I zobaczcie, ze zderzenia tych dwóch pomysłów rodzi się coś strasznego. Znaczy oni wpadają na pomysł, żeby ją zastraszyć i potem doprowadzić właściwie do śmierci, nie dotykając jej palcem. I to jest dość wstrząsające moim zdaniem. Znaczy, że w momencie, kiedy z takiego pozytywnego projektu może się zrodzić taka, trudno powiedzieć, że czyn, ale prawie czyn, który jest no, bardzo naganny, który jest dotkliwy, wstrząsający i tak dalej. Takiego silnego napięcia w pańskim filmie nie ma. To znaczy oni jakby są, czekają na jej śmierć. Pan podkreśla, pokazuje pan wielokrotnie testament. Że to tam jest ta nagroda jakaś. To nie chodzi o ten drugi pokój, to jest mało ten drugi pokój. Zdaje się, że tu chodzi o coś więcej. I oni, o całe to mieszkanie, tak? I w związku z tym właściwie chodzi niby o to samo. Tamtym chodzi o pokój, tym chodzi o mieszkanie, ale jakby znika ten coś takiego, co pan nazwał domem. To znaczy, chociaż z drugiej strony to jest matka, aż matka, prawdziwa matka, tamta nie była. Czyli można byłoby uznać, że oni są już zupełnie bez serca, jeżeli czekają na śmierć matki i nie ruszają palcem, tylko właśnie chcieliby się dobrać do tego testamentu. Niech pan powie jeszcze coś trochę o tym. Ja bym tutaj może nie wszedł w takie określenia, że one są bez serca. Ja bym bardziej się zastanowił nad tym, jaka była matka, albo jaka matka jest dalej. To znaczy to, że my ich odbieramy teraz jako ludzi pozbawionych serca czy miłości w stosunku do niej,
To jest sytuacja, którą my obserwujemy, natomiast my o matce nie wiemy nic, nie wiemy w jaki sposób ona ich traktowała, nie wiemy dlaczego oni czują się obco w czymś, co powinno być ich miejscem. I myślę, że to jest bardzo istotna kwestia, że jakby na ile ta matka była dla nich matką, na ile ona zbudowała między nimi relacje, bo to nie jest tak, że coś się bierze znikąd, tylko oni w jakiś sposób oddają emocje, które najwidoczniej dostali kiedyś. Myślę o tym w taki sposób raczej. Znaczy, jeśli wolno, to ja trochę polemicznie w pewnym stopniu, ale w zasadzie pan mi wytrącił argument z ręki, kończąc swoją wypowiedź, bo rzeczywiście chciałem też podkreślić, że tu, w odróżnieniu od pierwowzoru, tam trzeba było się domyślać tego projektu owej staruszki, prawda? To znaczy tam trzeba było, jakby problem był dwustopniowy, trzeba było odczytać jej intencje i je jeszcze zrealizować. Tu te intencje są jakby zawarte w samej relacji macierzyństwa, jakby to powiedzieć, tak? Ponieważ wiemy, że to jest matka. I w tym sensie to one są bardziej oczywiste. Tam zawsze to możemy, w cudzysłowie znowu, tłumaczyć tym, że się nie zrozumieliśmy, tak? Że jedni do tego, ona miała takie nadzieje, a oni to traktowali czysto no, życiowo jako jakiś deal, przepraszam za wyrażenie, i już, tak? Tu tak to nie wygląda. Natomiast i w tym sensie to jest dla mnie mocniejsze. To jest dla mnie wzmocnienie Herberta. Ale właśnie chciałem też to powiedzieć to, co pan powiedział w pewnym stopniu. I wrócić trochę do tego, co ja mówiłem. Mianowicie, jeżeli paradoks polega na tym, że rodzice pewne rzeczy uważają za oczywiste, tak? To znaczy pewne rzeczy nie mówią. My sobie też w życiu wielu rzeczy nie mówimy, tak? Nie mówimy, jak bardzo jesteśmy dla siebie ważni. Mam taką ulubioną scenę z Nadniemnem. Proszę Państwa, to brzmi karykaturalnie, ale mam. Taką, kiedy Benedykt Korczyński rozmawia z Martą, Marta mówi, Marta tam kaszle, Benedykt mówi jedź do lekarza, a ona mówi nie ma po co mam jechać do lekarza, szybciej umrę, będziesz miał. I on mówi, ola Boga, kobieto, przecież ten dom w ogóle bez ciebie nie da. No, bo nigdy jej tego nie powiedział wcześniej, tak? Nigdy jej tego nie powiedział. Żyjemy obok siebie i nie mówimy sobie takich rzeczy. Mówimy sobie takie rzeczy, które sami które są naszym marzeniem. A dla matki w tym momencie marzeniem było to, żeby oni się wyrwali z tych dwóch pokoi jako synonimu, nie wiem, takiego blokowiska perelowskiego, tak? I właśnie zrealizowali te swoje projekty. To co tam jest, ja chciałem zrobić film, ja tamto, to co pan podkreślił, tak, że to nie chodzi tylko o ten pokój, tylko chodzi o to, że to ma być jakiś taki kapitał na start. Prawda? Taki, jak to się teraz mówi, cholera wyszło mi z głowy. No dobrze, nieważne. Taki nowy projekt biznesowy. Ja się wtrącić, bo wydaje mi się, że warto tutaj też zwrócić uwagę na tę czasoprzestrzeń, że tutaj nie mamy tak naprawdę domu. Tak, tutaj nie mamy tak naprawdę domu w tej twojej adaptacji, że to się wszystko dzieje w jakimś plenerze, mam wrażenie, że nie ma tego pokoju. No i to też jest takie dość symboliczne. Mnie od razu przychodzi, skoro już poruszyliśmy ten wielki temat, tak mi się wydaje, temat domu w ogóle. Czym jest dom dla nas? Czy czasami nie jest tak, może to może będzie taka hiperbola, ale czy to nie jest tak, że ci młodzi ludzie są dzisiaj trochę bezdomni? Że my jesteśmy takimi wędrującymi nomadami, przemieszczamy się, uciekamy z tego domu. A to ciekawe, bo za moich czasów mówiło się, że byliśmy bezdomni, bo wychowaliśmy się na podwórku, grając w kapsle, chodząc z kluczem na szyi, na sznurku. I wtedy się mówiło o bezdomności, bo rodzice chodzili tam. I tam wtedy tej domności było dużo więcej niż dzisiaj. Przepraszam. Ja tak powiem, jak ja sobie wyobrażam matkę w twoim pokoju? To znaczy, ja sobie ją wyobrażam tak, że ona chciała dać jak najwięcej swoim dzieciom. I dawała im to. I oni to wszystko mieli i chcieli więcej. To jest oczywiście moje wyobrażenie. Kiedy dzisiaj jechałem tutaj na spotkanie, to słyszałem rozmowę małej dziewczynki z babcią. I tam one weszły do autobusu i babcia mówi, słuchaj, już nie płacz, ja ci kupię ten notes.
A wróżka powiedziała, nie odzywaj się teraz tam. Więc i to jest tak, albo jest jakiś taki dowcip o matce, którą zabił syna, ona potem biegnie jako duch i mówi, słuchaj, on poprzednio ucieka. Ona mówi, nie biegnij tak, bo się spocisz i w ogóle. Więc to jest dla mnie to, że być może kiedyś do wielu rzeczy trzeba było dochodzić w większym trudzie i też jeżeli rodzice czegoś nie dali tak dużo, jak obecnie dają, to paradoksalnie byli bardziej szanowani, a obecnie są traktowani po prostu jako to źródło, z którego się ciągnie, nie wiem, kasa albo cokolwiek innego. Jeżeli mogę jeszcze dorzucić właściwie pytanie. Proszę. Pani powiedziała o bezdomności. Nie znam statystyk. Jestem słaby w tym, ale wydaje mi się, że i może ten argument będzie jakiś taki średni, ale wydaje mi się, że jesteście pokoleniem, których rodzice rozwodzą się na potęgę. Znaczy, na pewno tych rozwodów jest dużo, dużo więcej niż wtedy, kiedy ja miałem 20 lat czy 15. Wcale nie chcę powiedzieć, że jakość małżeństw wtedy była lepsza, ale mi się wydaje, że już nawet nam jest trudniej sobie wyobrazić taką wewnętrzną tkankę domu, strukturę domu tak poplątaną, czy tak pozrywaną jednocześnie, jaka w tej chwili funkcjonuje normalnie w waszych, nie mówi się tak, życiach, ale normalnie można powiedzieć, prawda? Że to jest My sobie tak naprawdę my to wam robimy, bo to my się rozwodzimy, a wy w tym funkcjonujecie. Najczęściej wam się wmawia, że lepiej funkcjonować w patchworkowych rodzinach niż w rodzinach dysfunkcyjnych, ale tak czy siak patchworkowe rodziny bardzo często są takimi strukturami bezdomności. Bo to się krąży po różnych mieszkaniach, po różnych ludziach, coraz to nowych często. Nie jest tak, że ta struktura się zmienia na inną i trwa. Zwykle ona się zmienia wielokrotnie. I to jest ciekawe. Myślę, że my rzadko o tym w ogóle rozmyślamy. Raczej bierzemy pod uwagę tę sytuację bardziej zewnętrzną, o której dzisiaj mówiliście, to formatowanie, sposób, w jaki jest wyznaczana dla was ścieżka kariery, z jednej strony oczekiwania, z drugiej strony realia i tak dalej. Tymczasem ta struktura domu, ona jest chyba słabiej opisana, a już na pewno jest słabiej opisana w poezji współczesnej. I to jest ciekawe pytanie dla polonistów, a może ja czegoś nie wiem, może wiecie sobie o tym lepiej niż ja. To, o co jeszcze chciałam zapytać, bo powiedział pan profesor, że utwór Herberta, drugi pokój jest bardziej dramatyczny, tak, niż ta adaptacja, że jest pełen napięć. Znaczy, to nie jest tak, że właśnie ta adaptacja Adriana pokazuje właśnie to młode pokolenie, jak wygląda właśnie to ich życie, funkcjonowanie w tym życiu, jacy oni są, bo może właśnie ten świat jest, robi się taki jałowy po prostu. Ja bym oczywiście musiał się jeszcze bardziej zastanowić, co tu jest groźniejsze. Pomyślałem, że tamten świat herbertowski jest groźniejszy, ponieważ u pana wygląda to tak, przynajmniej po takim jednym odbiorze filmu, jakby matka była w jakimś stanie terminalnym i oni już tylko czekają na to, co się musi zdarzyć i nie biorą za to odpowiedzialności. Oni mogą się jedynie, możemy się trochę oburzać, że zamiast, nie wiem, przy niej czuwać, trzymać ją za rękę, nie wiem, modlić się, jeżeli są wierzący, to oni sobie w drugim pokoju po prostu czekają, aż będą mogli otworzyć testament. Natomiast tamci ją właściwie skazują na śmierć i czekają na tę śmierć. I dlatego pomyślałem, że tamto jest bardziej wstrząsające. Natomiast rzeczywiście u Państwa, u Was w tym filmie
jest dużo więcej tego świata zewnętrznego, przynajmniej w ich świadomości oraz w ich odbiornikach typu smartfon. I rzeczywiście pod tym względem oni są jakby oni są w opresji, podczas kiedy ci dwoje u Herberta, to oni stwarzają opresję, a ci są w opresji tej zewnętrznej i to jest ciekawsze, i to jest ciekawe. Dziękuję bardzo. Mariusz, a czym ciebie ten Herbert zaskoczył, jak oglądałam ten film? Uśmiałam się też przy nim bardzo. Wiele się tam dzieje i bardzo mnie zaskoczyłeś. Skąd w ogóle pomysł już nawet nie tyle, jeżeli chodzi o wybór tego utworu, ale przede wszystkim o jego realizację? To, co mnie zainteresowało w Wilku i Owieczce, to jest ta sytuacja, w której mamy bohatera, który krycuje się tym, że jego świadomość bycia w jakiejś konwencji się rodzi. I że Owieczka wie, że jest bohaterem literackim. To jest to, co jest w Zaproszeniu na egzekucję na Bokowa, między innymi. I to był ten punkt wyjścia do tej mojej refleksji na temat tego utworu, a potem, kiedy zacząłem myśleć w ogóle o adaptacji, to sobie pomyślałem o wierszu Pankowita Hop, w którym to Herbert się zastanawia nad tym, czym jest kicz. Czyli taką sytuacją, w której jeżeli wychodzimy z jakiejś formy, która daje nam jakieś ramy do wyrażania swoich emocji, i to według niego dzieje się w obszarze rocka i popu, bo to chyba są takie pojęcia dla niego synonimiczne, no to wówczas rodzi się kicz. Ja sobie pomyślałem, no co się wydarzy, kiedy ta owieczka wychodzi z tej formy i wyjdzie z tej formy, którą u Herberta jest bajka. I pomyślałem sobie, że no to właśnie musi być coś takiego kiczowatego. Jakiś taki świat pełen pstrokacizny i jakiegoś takiego kompletnego chaosu, niekontrolowanego niczym. I wtedy zdałem sobie też sprawę z tego, że w zasadzie ja trochę inaczej postrzegam kicz. To znaczy ja postrzegam kicz jako kolejny rodzaj konwencji, kolejną formę. I pomyślałem sobie, no, w którą to stronę by mogło pójść, żeby ten kicz był taki świadomy. I tutaj pojawił się pomysł, żeby zamienić rolę, czyli żeby wilka grała kobieta, a owieczkę mężczyzna. I żeby pójść tym tropem, że na początku kina, na początku historii kina mężczyźni mieli makijaż wyraźny, więc gdybyśmy znieśli tę czarną, białą taśmę, no to by się nagle okazało, że oni przypominają drag queen. I potem to z kolei zaczęło mi się tam pączkować w mojej głowie, że jeżeli my zdejmiemy tę taśmę czarno-białą, no to ten świat przestanie być taki dwoisty i taki schematyczny, jak na przykład w horrorach z lat 30-40, i że będzie bardzo kolorowy. Więc to też były te takie moje rozmowy chociażby z Beatą, jaki kolor powinna mieć sukienka wilka. To znaczy, gdybyśmy chcieli być wierni konwencji noir, no to właśnie tych horrorów z lat 30-40, to ona powinna być gdzieś czarna. Natomiast chodziło o to, że kiedy zejdziemy z tej czerni i bieli, to okaże się, że ci bohaterowie są kolorowi, że to są te kolorowe ptaki, że to są te wszystkie wstawki, które są w tej części making of-u. Ale przepraszam, tak? czy wszyscy bohaterowie jednak opuścili tę konwencję? Nie, wydaje mi się, że wilk nie opuścił, że wilk z wyrachowania potem już po prostu powoływał się na pewne, na Ezopa i mówił, że no tak jest, tutaj sorry. Natomiast mi się wydaje, że to też jest trochę tak, że w tym momencie, do którego doszedłem, no to może wyjść Gombrowicz. Pytanie, czy jest możliwość wyjścia z tych konwencji w ogóle. Czy to jest tak, że my po prostu wybieramy sobie taką konwencję, w której się najlepiej czujemy. I w ogóle no, traktowałem ten punkt wyjścia związany z konwencją w sztuce jako metaforę konwencji po prostu w życiu naszym. I w tę stronę szedłem. I to potem no, ta youtuberka na samym końcu, no, to jest postać, która jest oczywiście przerysowana, ale teoretycznie ona się nagrywa jakimś tam smartfonem. Teoretycznie robi to spontanicznie, ale jest do granic możliwości jakaś wyreżyserowana przez samą siebie. Jak państwa, pańskie wrażenie, nie państwo, jesteście panowie panami, przepraszam. Cały czas jesteśmy. Zostaniemy. Chyba, że państwo panowie to zaakceptują i wtedy być może właśnie już idą z tą myślą Gombrowiczowską, że zaakceptują panowie te konwencje i wtedy uda się panom opuścić te formy i się panowie może przeistoczą.
niekoniecznie w kobietę. Ja powiem tylko tyle, że ale to będę złośliwy, że nasza dyskusja zatoczyła krąg, bo począwszy od tego stwierdzenia, że kobieta stała się wilkiem, no to nie muszę tłumaczyć dalej. Tak? Absolutnie. Więc to bałem się to powiedzieć, ale jednak się zdarzyło. Czy to jest komentarz do tego filmu? Przyznacie Państwo, że temat kobiecy jest dominujący w tych trzech filmach. To znaczy jest tak, że następują, tak jak Pan słusznie powiedział, albo odwrócenia ról, albo ewidentnie przewaga jest po stronie kobiet. Kobiety biorą sprawę w swoje ręce, atakują, uwodzą, odrzucają zimnym spojrzeniem. A chłopcy drepczą, robią głupie miny, drapią się po głowie, upierają się tam przy czymś, wychodzą. Trochę pan w tym środkowym filmie gratuje, ale to ona spodziewa się, że dostanie to wszystko. Już teraz rozumiem, dlaczego pan zalewa ten testament, żeby to jednak nie doszło do tego. Czyli tutaj mamy obrońcę. Tutaj mamy obrońcę. Nie starego porządku, tylko po prostu. Dla obrońcy. Tak to widzę. Jest nadzieja, że gdzieś to trwa. Tak, znaczy, że jednak to będzie cały czas napięcie, a nie tylko odwrócenie. Już teraz będziemy chodzić i wycierać kurze za nami. Mariuszu, to jest taki wspólny mianownik, jeżeli chodzi o te trzy filmy. Mam na myśli tutaj właśnie tę kobiecość i rolę kobiet w tych filmach. Mi się wydaje, że zostało dostrzeżone i tak. Zgodzi się. Ja się kojarzę z taką presją, że to ja dostrzeżę. Nie, no to było tak przemyślane i tak. Tak świetnie pokazane, że po prostu nie tylko ty to dostrzegałeś, tylko ty to zwerbalizowałeś, ale to ty byłaś poruszycielem tej dyskusji, tak? Więc to znowu jest zasługa kobiety. No. Mi się wydaje, że kiedy ja tak patrzę po różnych rodzinach i tak dalej, to kobiety są silniejsze niż mężczyźni. I to jest tak, że powinno być to na równi, to znaczy nie tak, że ktoś jest silniejszy, a ktoś jest słabszy, tylko że powinno być to partnerstwo. I być może jest tak, że te rodziny cierpią też dlatego, że nie ma tego partnerstwa, szeroko rozumianego. Brawo, pojawiły się słowa z publiczności. Moje pytanie do Państwa, czy ktoś z Państwa może chciałby zabrać głos i zadać pytanie zarówno do naszych twórców, jak i do naszych zaproszonych gości? Jeszcze zanim się rozgadałem. Chciałem też zwrócić uwagę trochę technicznie na naszych wspaniałych aktorów. To znaczy ja może zacznę od swojego filmu. I nawet tutaj jest Marcin, który jest taką wisienką na torcie w tym filmie. Pojawia się tylko na chwilę, ale jest bardzo. Jest wspaniała Patrycja jako youtuberka, Michał jako owieczka i Ola, no, nie, dla mnie niezrównana jako wilk. To jest taki wilk w typie disneyowskim. I tutaj no, bardzo dobrze mi się współpracowało z nimi, to znaczy to jest dla mnie chyba najlepszy moment w ogóle wyjść z pomysłem do aktorów i żeby to aktorzy reagowali na to, jaki to jest pomysł i żebyśmy szli wspólnie przez to i żebyśmy na siebie wpływali tutaj z Michałem i z Olą, zwłaszcza, no bo oni mieli najwięcej do grania tutaj. Był analizowany każdy ruch ich postaci i też motywacja, więc bardzo wam dziękuję za to. No i też i zarówno Stefan, jak i Adrian się podpiszą pod tym, ale ja ci nie oddam tego. To ja teraz na dwa. Nie, to ja też to absolutnie muszę o moich aktorach, bo jakby to jest ten moment, ale oni to zrobili, jakby nie ukłamujmy się, że my sobie możemy coś tam pisać w naszych
Wordach i innych, ale jakby jak ich nie będzie, to nas nie będzie za bardzo, więc do moich gwiazdek cudownych też muszę tutaj podziękowania wielkie skierować. Mateusz, który zapatrzony w telefon, a na co dzień całkowicie nie, sobie siedzi i proszę, brawa dla mnie. Piotr, ten najrozsądniejszy z trójki. I ta, która rządzi, dzieli, robi z nimi co chce, owija dookoła. Kasandra, wspaniała. I jeszcze korzystając z okazji, dziękuję bardzo pani Elżbiecie Studniarek, której chyba z nami dzisiaj nie ma, ale wspaniale zagrała matkę. Ja też chciałbym podziękować Sebastianowi, który dał z siebie zrobić taką trochę popierdółkę. Oraz oczywiście Aldę, która jest całą pomysłodawczynią całego cyklu oraz zaufała mi w kwestii erotyku. To ja powtórzę w takim razie pytanie. Proszę się absolutnie nie krępować. Proszę zadawać pytania. Czy może ktoś, jest ktoś chętny z Państwa? Jeżeli nie, to ja w takim razie bardzo dziękuję. Jestem bardzo usatysfakcjonowana. Już tak trochę Konradiukiem, wiesz. Mi się bardzo podobało. Ty jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolona. I zapraszam Państwa w takim razie na taki drobny poczęstunek. Miło nam jest bardzo chyba w czasie. Składający się tylko z jednego dwóch, czyli... Niemniej jest to poczęstunek. Kończymy rok Herberta. Dziękuję Państwu bardzo.